twórcze tchnienie. Czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Audycja Karoliny Gaweł. Patrząc za okno, dostrzegamy, jak z każdym kolejnym dniem słońce otula nas swymi promieniami coraz bardziej. Takie okoliczności sprzyjają wypoczynkowi na świeżym powietrzu, w fotelu, z książką w dłoni. Ktoś by mógł powiedzieć, że można by spędzić ten czas bardziej aktywnie i zdrowo. Ale czy faktycznie książka w dłoni blokuje tego typu działania? Sądzę, że nie. I z pewnością razem z moim dzisiejszym gościem postaramy się to udowodnić. Mam zaszczyt rozmawiać z panią Agnieszką Surmą, dyplomowanym dietetykiem, pasjonatką zdrowego stylu życia, a także spełnioną żoną i mamą. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. W ramach tego cyklu audycji spotykam się z różnymi autorami. Skoro mamy przyjemność łączyć się telefonicznie i rejestrować naszą rozmowę, oznacza to, że również pani do tego grona się zalicza. Skąd pomysł na to, by napisać książkę? Pomysł nie do końca był mój. Tym pomysłem wyszedł mój przyjaciel, który zresztą jest wydawcą mojej książki. On mnie do tego bardzo namawiał, żeby pomyśleć najpierw nad tematem. Temat potem się pojawił. No i tak dopytywał i to zaczął kiełkować we mnie ten pomysł, jakoś zaczął rosnąć. Po pewnym czasie postanowiłam trochę zmienić moje plany na najbliższe pół roku, tak żeby pod tą książkę mieć więcej czasu. No i tak się stało. Tak się stało, że napisałam tę książkę. Nie ukrywam, że przyjaciel mnie cały czas motywował. No i był takim aniołem stróżem, który czuwał, który wspierał mnie w całym tym procesie. Ta osoba, która jest obok, która wspiera, jest bardzo ważna. Może nim przejdziemy tak stricte do tej części, pytamy, radzimy, jeżeli można tak powiedzieć, chciałabym skupić się jeszcze na zawartości książki, a właściwie na jej rozdziałach. Jest ich 10, ale skąd akurat taki dobór tematów? Ta książka rosła trochę w trakcie, bo pierwszy pomysł był taki, aby rozszerzyć moje szkolenie, które wcześniej zrobiłam na platformie Udemy po angielsku. I było o to szkolenie o nawykach, tych kluczowych nawykach, które mają największy wpływ na nasze zdrowie. I tych nawyków ja wskazuję, że 7 takich jest. I początkowo miało być 7 rozdziałów. Każdy właśnie miał być o oddzielnym nawyku. Natomiast ponieważ chciałam, żeby tych informacji w książce pojawiło się dużo, to jeden z tych obszarów, jakim jest dieta, podzieliłam też na 2 rozdziały. Wyodrębniłam tutaj temat związany ze florą jelitową. Więc pojawił się już 8 rozdział. Potem stwierdziłam, że bardzo ważnym tematem aktualnie takim palącym jest insulinooporność i to, do czego ona prowadzi. No i stwierdziłam, że przy tej okazji przemycę również informacje na temat tego zjawiska w społeczeństwie. A potem jeszcze pojawił się pomysł na taki podsumowujący rozdział, kiedy pójść do dietetyka. I ostatecznie przyszło tych rozdziałów 10. 10 bardzo ważnych rozdziałów, to też tutaj padło. To, co jeszcze zwróciło moją uwagę, to, że każdy z nich, albo prawie każdy z nich, kończy się takim krótkim podsumowaniem, taką wisienką na torcie, chciałoby się powiedzieć. Czy od samego początku planowałyście właśnie coś takiego tam zawrzeć? Tak, to był pomysł zresztą Kasi, żeby każdy rozdział kończył się takim tipem, taką poradą w 2-3 punktach. Co takiego może czytelnik dla siebie wziąć i wszystkich informacji, które się pojawiły i jak mógłby zacząć tu i teraz ten konkretny nawyk, ten konkretny element już poprawiać w danej chwili, właściwie zaraz po przeczytaniu tego rozdziału. Z Katarzyną Matusz, która jest współautorką wspominanej przez nas książki, prowadzicie bardzo przemyślany, konkretny dialog. Czytelnik ma właściwie do wyboru 2 postawy. Wcielenie się w rolę dziennikarza, który zadaje pytania, lub zachowanie bezpiecznego dystansu i subtelne podsłuchiwanie rozmowy. Jaki efekt chciałyście osiągnąć, wybierając właśnie taką formę? Chciałam, żeby
czytelnik w taki bardzo swobodny sposób mógł zapoznać się z ważnymi rzeczami istotnymi, które wpływają na nasze zdrowie. Chciałyśmy, żeby tak trochę zaprosić go do tej naszej kawy, którą pijemy przy tych rozmowach, żeby może nie tyle uczestniczyć, a w sensie takim, że mógł zadawać pytania, aczkolwiek część z tych pytań myślę, że wiele ludzi się z nimi identyfikuje. Takżeśmy też chciały i tak też Kasia się przygotowywała do tych rozmów, że to są takie pytania, które normalnie dręczą ludzi na co dzień. W związku z czym chciałyśmy właśnie taki efekt luźnej, przyjemnej rozmowy, ale jednocześnie wnoszącej dużo ważnych informacji, o których często ludzie nie wiedzą. Czy dostrzega Pani przenikanie się tych dwóch płaszczyzn zawodowej i prywatnej? Tak, zdecydowanie. Ciężko mi wyjść z jednej roli, żeby wejść w drugą rolę. Cały czas, jak jestem w domu, jak szczególnie przygotowuję posiłki dla rodziny, mam zawsze te wszystkie informacje, w jaki sposób to zrobić, żeby to było zdrowe. To, nie powiem, nieraz jest bardzo trudne w sytuacji, gdy mam takich wybrednych tutaj, prawda, konsumentów w domu i chciałabym dużo, dużo fajnych rzeczy im przemycić w jedzeniu, a to niekoniecznie się udaje i oni jakby się temu nie poddają, są ogromnym wyzwaniem dla mnie. Z drugiej strony też wszystkie te nawyki, o których napisałam w książce, no to my staramy się to wszystko z mężem realizować. Czy tu chodzi o higienę snu, o cykle dobowe, czy o to, żeby aktywność fizyczna była w codzienności właściwie naszej. Wszystkie elementy, o których mówię, staramy się stosować. Nie mówię, że to jest tak, że u nas to i tak idealnie wszystko działa, ale my z mężem to robimy po to, żeby dzieci to widziały i żeby też czerpały z tego przykładu i się uczyły, że takie właśnie podejście wchodzi potem w krew i nawet już potem o tym nie trzeba myśleć. Dokładnie tak. Sądzę, że właśnie to rodzice, czy też starsi przedstawiciele w każdym domu nauczyli młodszych takiego zdrowego podejścia do życia, bo wiemy doskonale, że nasi najmłodsi obserwują. Ważne, byśmy dawali im taki właściwy, wydaje mi się, wzorcowy, chciałoby się oczywiście, przykład. Sądzę, że zdrowie w ostatnich latach jest kwestią bardziej ulotną. Często słyszy się, iż nie mamy na to żadnego wpływu. Czy faktycznie tak jest? Czasami może dojść do takich przemyśleń, jeżeli staramy się robić maksymalnie dużo, a i tak się okazuje, że na coś zachorowaliśmy. To jest takie poczucie takiej frustracji, że tyle żeśmy zrobili, czyli właściwie tu nie mamy wpływu, tak czy siak zachorujemy. I w takich sytuacjach rzeczywiście może pojawić się taka myśl, takie przeświadczenie. Natomiast to nie do końca tak jest. Na pewno jest wiele takich sytuacji, w których gdybyśmy nie zrobili tych wszystkich rzeczy, pewnie tych chorób pojawiłoby się więcej, pojawiłyby się wcześniej, być może po prostu też krócej byśmy żyli, więc to nie jest tak, że nie mamy wpływu, mamy ogromny wpływ. Są czynniki, na które nic nie możemy poradzić, tak? Żyjemy w jakimś określonym środowisku, w którym czy to woda, czy powietrze jest zanieczyszczone i tu i teraz niewiele możemy z tym zrobić, tak? Nie każdy może się wyprowadzić w głąb puszczy, żeby żyć naturalnie. No to też jest trudne do realizacji. Natomiast robić wszystkie inne rzeczy, na które mamy wpływ, to nie pozostaje bez znaczenia. Mamy też takie czynniki genetyczne, które na nas wpływają, które na przykład powodują, że mamy większe ryzyko zachorowania na otyłość, a swoim stylem życia, swoim sposobem życia możemy te czynniki wyłączać i włączać. W związku z czym jakby nawet naukowo mam udowodnione to, że możemy bardzo, bardzo wiele zrobić. I znam takie osoby, które sprawdziły swoje geny i gdyby nic z tym nie robiły, prawdopodobnie by tyły. A ponieważ jakby przeciwdziałają temu wszystkiemu, utrzymuje się ta waga we właściwych normach i jest to dowód na to, że możemy bardzo wiele zrobić. Czyli wbrew pozorom od nas samych bardzo wiele zależy, czyli nie można tutaj popadać w te skłonności, by faktycznie iść z nurtem tych wszystkich myśli, które prowadzą nas w kierunku, że tak naprawdę nic od nas nie zależy, bo jednak są chyba takie płaszczyzny, na które wpływ mamy. Tutaj też już podczas naszej rozmowy to padło hasło insulinooporność. W waszej książce poruszacie ten bardzo ważny, choć jeszcze zbyt
zbyt mało odkryty temat, jakim jest wspomniana insulinooporność. Coraz częściej o tym słyszę, wiem też, że jedna z moich koleżanek boryka się z tym problemem. Czy mogłaby Pani chociaż pokrótce przybliżyć nam specyfikę tej choroby? Jasne. W ogóle insulinooporność jest to taki przedetap stanu przedcukrzycowego, który później prowadzi do cukrzycy. Dlatego to jest taki ważny i bardzo istotny temat dla mnie. No, okazuje się, że bardzo dużo ludzi, około 3 milionów ludzi już w Polsce choruje na tę chorobę, w sensie na cukrzycę. Gdzieś około 1 miliona nawet o tym nie wie, więc... A skala tego problemu rośnie, tak? Tych ludzi jest coraz więcej. No, ale wracając do insulinooporności, to jest taki stan, który jeszcze nie nazywany jest chorobą. Natomiast stan, w którym nasze tkanki, nasze komórki przestają być wrażliwe na działanie insuliny, która jest odpowiedzialna za to, żeby poziom cukru, glukozy we krwi był we właściwych normach. I jeżeli nasze tkanki przestają być wrażliwe na działanie tego hormonu, insuliny, oznacza to, że organizm musi produkować tej insuliny więcej. No i to się zaczyna takie błędne koło, tak, bo produkujemy więcej insuliny, no i nasze komórki, im więcej dostają insuliny, tym bardziej się na nie blokują. I ta wrażliwość insulinowa spada. W dalszej perspektywie prowadzi to do takiego stanu, kiedy nasza trzustka już nie chce tej insuliny produkować i właśnie wtedy następuje stan, w którym poziom glukozy we krwi jest bardzo wysoki, no i to już jest stan przedcukrzycowy, a potem już jest cukrzyca. I ponieważ właśnie cukrzyca jest taką epidemią naszych czasów, to ten etap insulinooporności jest momentem, kiedy możemy wychwycić i zapobiec rozwinięciu się tej choroby. Dlatego to jest takie ważne i na co bardzo często zwracam uwagę osobom, które do mnie przychodzą. A czy sądzi Pani, że dolegliwości, z którymi mierzą się ludzie, są poniekąd tematem tabu? Bo obserwując osoby z mojego bliskiego, nawet otoczenia, mam wrażenie, że często unika się tego typu tematów podczas rozmowy. Myślę, że tak, że w ogóle zdrowie, jeżeli nam podupada, nie chcemy o tym rozmawiać z nikim, bo to jest jakieś takie obnażenie się, pokazanie swojej słabości, że coś nas boli, że nie dajemy rady, jesteśmy zmęczeni, że po prostu potrzebujemy pomocy i no, nie jest nam łatwo się w ogóle do tego przyznać. Ja osobiście też doświadczam tego, że nie rozmawia się dużo o tym, że właśnie nadwaga jest problemem, że duży obwód w pasie jest problemem. No to są takie tematy tabu, których lepiej nie ruszać, no bo jeszcze będziemy uznani za kogoś, kto tutaj, prawda, potępia czyjś wygląd, tak? A to nie jest tylko kwestia estetyki, więc generalnie tak. Myślę, że w codziennych rozmowach tematy tabu to są te problemy ze zdrowiem, do których nie chcę się przyznawać. Sądzę, że mimo wszystko nie ma na świecie ani jednej osoby, która nie miałaby swoich własnych nawyków, przyzwyczajeń. I właśnie w związku z tym warto też mieć na uwadze to, że nawyki nie zawsze są dobre dla nas i dla naszego zdrowia. Co możemy zdziałać na tej płaszczyźnie? No właśnie, z tymi nawykami to jest tak, że one jak już wejdą nam w krew, to bardzo trudno się ich pozbyć. Mam takie doświadczenia, że to, co jakoś tam w dzieciństwie się urodziło, powstało jako pewien taki schemat. Na przykład chorowałem, dostawałem w tym okresie dużo słodyczy, to w dorosłym wieku ten schemat też powtarzam, jestem chory, jest mi źle, w związku z czym jest to dobry moment, żeby sobie odpuścić i właśnie tych słodyczy zjeść. Więc nawyki są częścią naszego życia, no i to głównie nim albo psujemy sobie zdrowie, albo je budujemy. Natomiast nie jesteśmy też na nie skazani i myślę, że też warto o tym w ten sposób myśleć, że to nie jest coś, co zostaje z nami do końca życia. To jest coś, na co możemy wpływać. Warto jednak wiedzieć o tym, że aby zmienić nawyk, żeby pozbyć się jakiegoś, warto w to samo miejsce stworzyć coś nowego. Czyli jeżeli jestem zestresowany na przykład, to często kiedyś w takich sytuacjach paliłem papierosa i wtedy powodowało, że ten stres schodził. Teraz my musimy coś wymyślić innego, co zrobię, kiedy będę zestresowany. Więc jakby opracować taki plan wypierania jednego nawyku przez drugi. I to jest możliwe, my możemy to zrobić, tylko oczywiście to wymaga pracy i determinacji. Możemy to zrobić. Myślę, że to, co Pani teraz powiedziała, też jest o tyle ciekawe, że mierzymy się
w społeczeństwie z takim obrazem, właściwie z dwóch różnych krańców. Słyszy się coraz częściej, że otyłość staje się bardzo poważnym problemem. Natomiast mimo wszystko też gdzieś, tak obserwując ludzi, coraz bardziej chyba wzrasta ta świadomość jednak dbania o swoje własne zdrowie. Coraz więcej osób zaczyna się zdrowo odżywiać, często udając się do dietetyka, nawet jeżeli nie ma tych, w cudzysłowie mówiąc, nadprogramowych kilogramów. Czy faktycznie tego typu zjawisko jest obecne i czy tylko w momencie, kiedy jednak tego ciałka jest troszeczkę więcej, powinniśmy się udać do specjalisty? Czy może jednak faktycznie, nawet jeżeli nie mamy tego typu problemów, korzystać z ich usług? Myślę, że tych sytuacji jest całe mnóstwo, kiedy warto pójść do dietetyka i niekoniecznie to musi być od razu wtedy, kiedy mamy nadprogramowe kilogramy, bo myślę, że możemy sobie z tym poradzić sami w domu, jeśli rzeczywiście w naszym zdrowiu metabolicznym, tym związanym z przetwarzaniem energii, nie zadziały się jakieś poważne destrukcyjne procesy, które powodują, że zaczęliśmy tyć. Póki byliśmy młodzi, bardzo często obserwowałam takie zjawisko, że wystarczyło, szczególnie u mężczyzn, to jest bardzo proste, że ograniczyli jakiś tam jeden posiłek, jak na przykład pan nie jadł kolacji przez jakiś czas i automatycznie masa ciała spadała. W związku z czym jakby mamy takie narzędzia, że możemy sobie poradzić sami bez chodzenia do dietetyka i zrobić sobie okresowo mniejszą ilość kalorii i kilogramy spadają. Natomiast może być tak, że te kilogramy nie spadają, pomimo że właśnie podejmujemy różne strategie i to jest dobry moment, żeby się skonsultować, bo być może właśnie stały się różne rzeczy, jak ta insulinooporność wspomniana, że ona się pojawiła. I wtedy te strategie jest mniej, nie zawsze muszą działać. Wtedy warto pytać się specjalistów, czemu tak jest i jakby jakie są narzędzia, które pozwalają przywracać wrażliwość insulinową. Mogą być też inne problemy związane z tarczycą. Lista jest dosyć długa tutaj problemów, które mogą blokować. Dlatego jeżeli widzimy, że sobie sami z tym nie radzimy, to wtedy jest to moment, w którym warto już do specjalisty pójść. Natomiast też nie tylko nadmierne kilogramy są momentem, w którym warto się odezwać do dietetyka. Mamy wiele innych chorób, w których możemy dietą sobie poprawić i samopoczucie i też poprawić jakość funkcjonowania układu pokarmowego. Obecnie mamy bardzo wiele chorób związanych z stanami zapalnymi w jelicie. Nie musi to skutkować przybieraniem kilogramów, natomiast po prostu nasz układ pokarmowy może źle pracować i pogarszać w ten sposób jakość naszego życia. I to też jest dobry moment, żeby właśnie specjalista pomógł wyjść z tego, tak? Jakby jest taka możliwość. Myślą niektórzy ludzie, że po prostu są skazani na takie rzeczy. Taką chorobą na przykład jest FIBO, w której mamy przerost flory jelitowej w jelicie i osoby cierpiące na to naprawdę funkcjonują na co dzień fatalnie. Natomiast mamy narzędzia, dzięki którym możemy sobie z tym poradzić i oprócz tutaj leczenia, które jest farmakologiczne, bardzo duży udział ma w tym właśnie dieta i współpraca z dietetykiem. Słuchając tego wszystkiego, co tutaj w trakcie naszej rozmowy padło, chciałoby się zapytać, jak poukładać zdrowie? Ale myślę, że tego pytania nie zadam. Niech ono pozostanie tytułem waszej książki. Tym samym zachęcamy do tego, by po tę pozycję sięgnąć i odpowiedź na to pytanie znaleźć. Przechodząc do takiej ostatniej części, to chciałabym poniekąd wrócić do pierwszego pytania. Czy pamięta Pani moment, w którym to twórcze tchnienie zaczęło w Pani pracować? Momentu tego nie pamiętam. Pamiętam, od czego to się wszystko zaczęło, kiedy właśnie przyjaciel mi zapytał się, kiedy napiszesz książkę. I to był taki moment, kiedy to ruszyło i zaczęło pracować we mnie. W tym czasie też pojawiłam się w wywiadzie w takiej telewizji internetowej. Tam już nie ze swoją książką byłam, ale to był taki moment, kiedy właśnie zaczął się ten proces, to kulkowanie tego nasionka na temat swojej książki. Notabene zawsze marzyłam o tym, żeby coś takiego kiedyś na rynek wypuścić, aczkolwiek nie sądziłam, że stanie się to tak szybko. W takim razie bardzo się cieszymy. Za każdym razem też kończąc rozmowę, kończę ją pytaniem, na które od początku tego cyklu audycji próbuję odpowiedzieć razem z moimi gośćmi. Jak zostać autorem? Myślę, że po prostu jeżeli ktoś chciałby napisać książkę, ktoś chciałby być tym autorem, potrzeba zastanowić się nad tym, co ciekawego, co ważnego chciałabym przekazać innym ludziom, żeby mogli z tego czerpać, żeby mogli mieć z tego jakąś korzyść. Myślę, że każdy ma taką wiedzę,
no bo w końcu specjalizuję mi się w różnych obszarach. I nawet myślę sobie o tym, żeby się nie blokować myślą, że już ktoś inny o tym napisał, bo każdy z nas ma inny sposób przekazu i to, co pomimo, że ktoś inaczej to przekazał w innej książce, w innej formie, może się okazać, że tam to nie trafia do ludzi, przynajmniej nie do pewnej grupy, a to, co my napiszemy w inny sposób, może z kolei trafić do innej grupy odbiorców, więc myślę, że warto w ten sposób o tym pomyśleć. Bardzo dziękuję w takim razie za te wszystkie informacje, które padły. Przypomnę, że moim i Państwa gościem była pani Agnieszka Surma, współautorka książki pod tytułem Jak poukładać zdrowie. Serdecznie dziękujemy. Również dziękuję. Twórcze tchnienie. Czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Audycja Karoliny Gaweł.